Modlitwa ratująca pokutujące dusze. Z książki Tarcza. Małgorzata Dygas-Konopacka. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Najukochańszy nasz Boże Ojcze, Stwórco Wszechrzeczy i nas samych, najdoskonalszy Stwórco naszych dusz, znający nasze potrzeby i łomności, przyczyny oddalania się od Ciebie i powrotów do Ciebie, pragniemy ze wszystkich sił, wolnej naszej woli i przepełnieni Twoją miłością z miłosierdzia do bliźnich, pomagać pokutującym duszom, które jeszcze nie zaznały radości złączenia się z Tobą w niebie. Jesteśmy gotowi podjąć każde zadanie i pracę na rzecz dusz pokutujących, aby skrócić im cierpienia i pomóc im w powrocie do Ciebie, nasz Boże Ojcze, Stwórco Wszechrzeczy, w pełnym oczyszczeniu i świętości. Prosimy Ciebie o najdroższy nam, nasz Boże Ojcze, Stwórco Wszechrzeczy, przez poświęcenie i oddanie się pełne Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, przez Jego przenajświętszą mękę, w której za wszystkie dusze wycierpiał i przelał swoją przenajświętszą krew i wodę, w obronie przed wiecznym potępieniem każdej duszy, przebacz każdej pokutującej duszy, uwolnij ją z cierpień i pozwól się jej cieszyć Twoją świętością, zgodnie z Twoją świętą wolą. Nasz Boże Ojcze, Stwórco Wszechrzeczy, niech Jezus Chrystus, Twój umiłowany Syn, trwa po wieczny czas, jako nasza tarcza duchowa, nasz Król Nieba, Polski i Świata, będąc wsparciem i nadzieją w chwilach naszych upadków i oddalenia się od Ciebie, a wszystkim pokutującym duszom niech przynosi nadzieję i pomoc, prowadząc je przez konieczne im cierpienia i pokutę, aż do osiągnięcia łączności wiecznej z Tobą. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezus Chrystus, Król Nieba, Polski i Świata, ratujący pokutujące dusze.